Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie, jestem Mitrandir i jest dzisiaj ze mną... To ja, Helmen. Ja. Tak, jesteśmy znowu po dość sporym czasie w Infestation. Tak. Survival Stories, w skrócie WRZ. Tak, więc... Czas na, a teraz czas na powitanie z turystami w grze. Zobacz. Czekaj, zobaczymy, dobra, czy wywalamy ludzi z serwera. Dobra. Dobra, już muszę jednak to wizor wyłączyć. To działa prawie tak dobrze jak pisanie haker. Właśnie, ty wpisz haker. Dobra, na razie nie, czekaj. Wpisz hakera, bo ja napisałem to, a ty wpisz haker. Dobra, potem. Czekaj, chodź, idziemy do klepy. Bo jak zaraz uciekną, to będzie nudno. Ej, pochwalmy się bronią, nie? Dobra, jaką mamy broń? Ja akurat nie chodzę sobie z pistolecikiem, ale mamy też Krugera, P90 z różnymi modyfikacjami, taki karabinek i Uzi. Znaczy, a ja mam hatcheta, czy jedną z najlepszych broni białych w grze. Zaraz może, o. Spokojnie wyglądający Nailgun, 1911, Evo 3. No dobra, czyli jest fajnie, możemy sobie iść. Jest te cool, na propcie i można cisnąć. Dobra, co jest naszym celem? Clairview sobie zlutujemy i jak uda nam się znaleźć... Nie, na tym serwerze nie byliśmy. Chodź do Parkerville. Ale chciałem auto znaleźć. Parkerville chyba gdzieś tam też można znaleźć, a potem pójdziemy do schowku. Albo chodź, skierujemy po prostu na tą military base i tam będzie auto na większym stopniu. Czy w Echo Compound, nie pamiętam, ale to skierujemy się tam, nie? Człowieku! Ty chcesz nas zabić w 2 sekundy? To chcieli, gdzie? Żebyśmy szli do Noradu? Aha, dobra, zapomniałem. To nie to. Ty chciałeś iść do Noradu. Ja nie mogę, chciał iść do Noradu. Nie mogę, to jest jedno z najgorszych miejsc w tej grze, oprócz lotniska i Border City. Zawsze chciałem iść na lotnisko, ale nigdy tam nie doszedłem, bo zawsze mi zabijali po drodze. Ej, zrobimy taką serię na YouTube'a, droga na lotnisko, zobaczymy jak długo przeżyjemy. To byłoby ciekawe. Widzę barykadę, what the fuck. Ty nie wyszli. Ale też nie odpowiedzieli. Czyli pewnie są tak jak ty. Ty Villan minus 4. Pisz haker. Nie, dobra, nie będziemy wyganiać ludzi. Ja myślę, że to minus 3. Chyba, że znaczy się ruscy i nie rozumieją po angielsku. Widzę, Andy, że ja jestem minus 3. Minus 4 już byłbym banditem. No dobra. Tak, że wyjaśnimy. A ja jestem zero. Ja jestem bandytą. Ja po prostu zabijam ludzi, którzy chcą mnie zabić. No. A i tak uprzedzam wszelkie pytania na YouTubie w komentarzach. O ile wiem, nie da się już tworzyć nowych darmowych kont, tak jak my tutaj mamy z Headmanem, więc niestety... albo sobie kupicie tą grę, albo niestety nie możecie z nami grać. Znaczy nawet jak kupicie, to i tak nie zagracie z nami. Ale nie można chyba trialowych grać wtedy. Właśnie mówię, i tak nie zagracie. Nie można grać na trialowych, jak masz kupione. Masz w blokadę, jest trial albo full. Aha. Tak jak triale na fullach, to fulle na trialach. Dobra. Wędrujemy do policji. Mhm. Mamy dość dużo stafów w ekipunku, ale może znajdziemy duże, większe plecaki niż te, co teraz mamy i będzie fajnie. Ja zresztą mam dwa, te takie same. Chcieliśmy je do schowka zanieść, ale jest to trochę daleko i póki nie znajdziemy auta, to nam się nie chce zamieść. Znaczy ja bym chciał iść, ale nie ma jakieś problemy. No, bo nudy na odcinku by były, wiecie, coś się tak, musi dziać. Chodź za płotem jestem. My specjalnie czekaliśmy, aż się dzień stanie, żebyście coś w ogóle widzieli na YouTubie. Chodź, albo chodź tędy, dobra. Jest, nie walnął mnie, dobra. Sprinter nic nie zrobił. To są najgorsze typy zombiaków. Oczywiście oprócz epickich zombiaków z właśnie takich dużych miejsc. Jak lotnisko czy Nora. Albo Boulder City. Bo tam jak zombie ci... To tam są takie zombiaki, które mają ci na 2 hity. A ty musisz na nich wywalić chyba z 3 magazynki z jakiejś mocnej broni, nie? No, albo no, chyba, no, nie wiem, z cały magazynek pocisków do snajperki. Coś takiego. Kurde, kolejny... O nie, zobacz co wszedł. Coś złego. Nieważne co to znaczy, to jest coś złego. Constable. Nie wiem w jakim kontekście, wiesz? Słyszę? Jak ja wystraszyłem tego zdania. A to ptaszek jakiś. Dobra, ja wejdę do policji, a ty osłaniaj. Ale może nie stój na aucie, bo ostatnio jak stałeś na aucie, to cię rozstrzelali. Trzymaj, słyszę ptaka. Ty słyszałeś. No to... Ptaki w tej grze. Znaczy naprawdę nie ma, są takie głośne dźwięki ptaków w tej grze. Ojej, ja myślałem, że on nie żyje, a on sobie po prostu spał. Powiem ci, że to może nawet dobrze, że on tu śpi. O, Large Kruger Rifle. To weź, ja nie potrzebuję. Nie, ty weź, bo ja nie mam miejsca. Aha, dobra, ja zobaczę, co tutaj jest w ogóle w tej policji. Ja też. Coś tam leży. Ja tu sprawdzam. Tu jest Flara. To nie. Tam jest chyba Hemlight. Tam, znaczy Flara Hemlight, no to jest to samo w sumie. Plecaki. Ktoś ma safe'a. Dwa plecaki. Jakie? Aha, to są mediumy. I skrzynka, item. Jak widzę.
Nile Strip, o, weź sobie. O, Nile Strip, no, przyda mi się. Dostałem, o, KD Decider. KT Decider. Decider. Paweł, ale skrzynka moja. Co to jest? Bullpup Shotgun. B92. O, kolejny Rage Crew Rifle Cup. A ja mam P90, kurde. Mam Shotguna, tak, a propos, nie wiem, czy usłyszałeś. Fajnie, strzelałem. Dobra, co dalej? Trzeba by to auto szybko znaleźć. Zobaczmy ten safe, czy można go otworzyć. Czy to Panie... jest przyjdź. Chemlight, mam jakieś miejsce? A, czy znaj. Mogę zjeść szynkę. Mam coś do picia, Cam, żeby... PVP in airport. To dobrze, czyli mamy spokój przynajmniej od jednego, bo jeden ciśnie na lotnisko. Personal locker. To przejdziemy na północ do tych spokojniejszych terenów? Chodź, bo tu już bardzo zbytnie nic nie znajdziemy. To co, idziemy to auto poszukać? Nie, na spokojnie pójdziemy przecież na wypadek i po drodze i to zleci nam szybko. Co do... chcesz iść do... Blue Ridge? Ogólnie do Blue Ridge, ale chcę iść jeszcze na wypadek drogowy po drugiej stronie jeziora i do Parkerville. Dobra. Tak sam raz na odcinek, ale nie zdążymy badać te strefy. Zresztą dojście do strefy to jest najmniej ważne. No. Dobra. Na numloku mamy blokowanie chodzenia, w sensie, że naciskamy numlok i nam cały czas jedzie do przodu. Taka ciekawostka. Zresztą mi teraz mówi, że nie trzeba się martwić o to, że ten... że gadam, że ten, że ktoś może uznać, że głupiej i tak dalej, przecież mamy 20 widzów. No. Patrz, mamy lepszy ping od ciebie, ja jestem... Nie, ja mam 52 widzów. W ogóle pozdrawiam was, dzięki. Mamy. Znaczy no, właśnie, weź coś wrzucaj, bo nudy tak. Nie, ja mam problem, znaczy nie, muszę teraz, najpierw muszę komputer ogarnąć, bo mam mało miejsca na dysku, żeby coś nagrywać. Ja w ogóle przez ostatnie 2 tygodnie miałem trochę mało czasu i tylko po jednym odcinku nagrałem z Assassina. Ale myślę, że jeszcze tym razem będą dwa, bo będzie ten i może Assassina znowu, albo z tego, z Lordów of the Rings. Lord of the Rings. Chciałem powiedzieć was myśleni. Ze Star Warsów oczywiście. Z tego mamy, na Facebooku już mamy 20 followerów. Tak, no. Przecież to nasi znajomi, ale... Ale nie, mi wyskakuje tylko 7 znajomych. Chyba, że to jakieś dziwna numeracja. Nie, ja mam chyba 20 już, albo 10, nie wiem, wiem, znaczy, że... nie, w sensie, że z tych jest 20 moich znajomych. Tak, znaczy, z tych 20 jest 7 moich znajomych, tak mi pisze. Twoich znajomych, no ale jeszcze są moi, na przykład chyba, kumpel z klasy. Chyba, że tam jest, z tego co wiem. Co ty zakręcisz kółko, ja nie wiem, w którą stronę mam iść. Czekam na ciebie. A ja jestem coś za tobą. Tam, przejdziemy tam. Właśnie mówię, co ty robisz? Czekam na ciebie, potem ty jak dziwnie idziesz. Tak, nawzajem na siebie czekamy. Ale myślę, w ogóle że napisz tak... mu, że a tam jestem daleko, trudno, another time. Nie, bo to jest... To jest tylko jeden cywilian, on już wyszedł. Został tylko jeden cywilian. A, on już wyszedł. Się wystraszył. Jestem potem... cywilian. To spoko. Czekaj na chwilę. Chcesz go zaprosić do grupy? dzięki. Ale przynajmniej gość się będzie bał. No a teraz trzeba 10 sekund odczekać. Wtedy zobaczymy, czy wyszedł. Bo jeszcze jest na serwerze. Dobra, olać to. Właśnie, pokazywałeś jak ja bym się postrzelał do kogoś, tam. A tutaj to co? A widzisz, pokazałeś jak ten? Jak wygląda tam? Jaki tab? No ten, lista graczy. Tak, tak. To tak robię co jakiś czas, jak o tym gadasz. Spoko. Jeszcze tam jest. Ja bym się nie obraził, jakby weszli jacyś asasyni. W ogóle 5 minut przed tym, zanim zaczęliśmy nagrywać, weszło jak nie wiem ile osoby, ale kto to był? Asasyni, dwóch asasynów, dwóch asasynów. Chyba z dwóch asasynów i Helmet cały się przestraszył. Powiedział, wychodzimy, a ja tam, a nie wychodzimy, nie? On już się wylogował, ja się kładę, dobra, wylogowywuję się. Jak 3 sekundy mi zostały takie huki nagle strzałów, co zacząłem słyszeć. A ja podejrzewałem, że to była jakaś snajperka z Że stwierdziłem, no jednak dobrze, że wyszliśmy. Bo mogłoby się to skończyć tak, że nie nagralibyśmy dzisiaj tego odcinka. Co? Chyba mi się wydawało, to jak idziemy. Mi się wydawało, że słyszę auto. No to blisko czasem... do Smith's Estate już znaczy, mamy. Ja słyszę twój komputer i to też czasem jest trochę mylące.
Człowieku, to i tak jest lepiej teraz niż na przykład rok temu. No tak. Pamiętasz jak na BF-ie mi buczał? No pamiętam. Ty ci się myślałem, że kurde tam odkurzacz włączyłeś. I tak było przez cały czas, nie? Dopiero no. My to, dopiero z ten, z mówię, zrób se ten, wodne chłodzenie procka, to będziesz miał. A, ile kosztuje wodne chłodzenie procka? Wiem, ale... Wystarczy, że mam komputer otwarty. Od miesiąca, już otwarty już się, ten, jest ja, mniej, ja już się sam chodzi sam w siebie. Ja wakacje grzało, jak 30 stopni było na dworze. No, a teraz to już i tak jest spokojniej. No, a teraz są 3 stopnie na dworze, więc otworzysz okno i już masz uchłodzony. No, wystarczy wystawić go na plac. Chodź przez wodę. Trochę wateru nam się przyda. Ale chodź najpierw do Smith Estate. O plagę. Bo to jest blisko, a to jest malutkie, a coś można tam zawsze znaleźć, chodź. No. Właśnie, chodź podpaintujemy. Ej, możesz wsadzić procka do kibla z wodą i będziesz miał wtedy profesjonalne chłodzenie. No dobra, może nie do kibla nie, z wodą, pamiętam, ale jakimś elektrolitem. Pamiętam, czy ja mam z zeszłego roku. Pamiętam, ale to było super. Ale nie, ja pamiętam na tym. Jeszcze druga rzecz. Ten komputer w wodzie, jak byliśmy na wizytacji w szkole. Tak, tak, no. Ale to nie jest woda, to są jakieś elektrolity. Znaczy to niby woda w cudzysłowie. Wow. Mam ci pomóc? Dobra, czyli nie. Nie, bo mama akurat sobie tu sprząta. Przesunęła mi łóżko i się na mnie denerwuje. Czyli aż żeby mieć więcej miejsca dla łóżka, to aż przełożę klawiaturę na biurko, a zasunę ten miejsce na klawiaturę. O, więcej miejsc, o, nawet wygodnie tak się gra. Chociaż klawiaturę ma wyżej. Dobra, Smith Estate jest tam. Zobaczycie trochę zabawy z zombiakami. Telefon. Ej, weź dodać tego cywiliana, może tak akurat dojdzie do grupy, to będzie zabawa. W sumie. Ej, ty masz kamizelkę? No. Fajnie się masz, ja MP muszę sobie znaleźć. Bo jak zginąłem ostatni raz, to moje itemki na razie są dość kiepskie, jeśli chodzi o obronę. Mam w schowku jakby co. No wiem, musimy iść do tego schowka. O, ej, doszedł. Czekaj, napiszę mu hi. No. Ups, co ja zrobiłem. Musisz napisać więcej, bo hi nie wystarczy, muszą być przynajmniej 3 litery. Hello. Jakbym umiał po rusku, to bym mu pisał po rusku. Ciekawe, co by zrobił. Ale gość, jeśli nic nie pisze, to znaczy, że on nie wie, że się trzeba przełożyć na grupę. I on pisze na proximity. Ty, jeśli nie widzimy, że on pisze na proximity... Czekaj, co to, znaczy... co to jest proximity? TF1. No, czyli ale... To wszystko. Tak jak ten, czat głosowy. A właśnie nie ma co chodzić z tym proximity. No problems, please. Of course. No a znowu bez entera pisze, no i się dziwię, co czekaj. Się dzieje. Napisz mu ty of course, bo mi się nie chce. Czekaj, chwilę. Gdzie on jest? Ej, on jest pod nami? Czy to jest ten zbagowany hopek? Jest ten zbagowany. A on jest, wow, on jest sam daleko, dobra. Kaszu fajny, dobra. To spoko, to nic mu nie zrobimy. Patrz, co mu napisałem fajnego. Yeah, please for... So don't worry. Will you be happy? Be happy. Ej, może dodam teraz taką muzyczkę w tle. Okej, ty. Ej, dużo zombiaków. Mogę postrzelać? Nie! Tak, wiesz, co się stało 5 minut temu? Eagle Light. No. A, nie mogę go wziąć. Wziąłeś go? Nie, po co? Tak nie będziemy pewnie mieli tej broni. No nawet jeśli to, co tam. Ostatnia aktualizacja chyba dodała, że z zombiaków wypadają różne takie fajne rzeczy jak magazynki, Ta maska, co ja mam... Nie, no maska? Gaz maska akurat nie, ale tą poprzednią, co miałem. No właśnie takie jak maski, chyba hełmy też. Magazynki właśnie? Te dwie rzeczy i jeszcze wypada... No oczywiście normalnie wypadają pieniądze. Jeszcze... I raz na paliwo wypadło, tak. Właśnie, jeszcze paliwo. Nie ma, bo zęby z zombiaków nie wypadają. Oni tych zębów już nie mają. One mają tak spisz. Gazowa maska też wypada. Właśnie wypadła. Ej, uważaj z tyłu. Osłania mnie. Wow. W ogóle doskoczył do mnie i... Zostałem. Napisz no, gazmosk 2. Pamiętasz moją tą skraftowaną maskę? Tak. Nie widziałaś jej, bo ty nie widziałeś nigdy jak w to gram. Polen się napisać. Fuck. O dobra, jak krwawie. Ej, pomóż mi! A, biegnę. Strzelam. Nie strzelaj.
Strzelam tylko... Chciałem headshoty. Uciekaj! Wyszczelisz. Kolejnie. Ło, ej, coś mnie bije. Fuck! Powiedz mi, że masz ten... Masz bandaże? Mam, ale powiedz mi, że masz ten... jak to się nazywa? Co, szybko, bo mam problem. Uciekaj do mnie, bo... Strzykawkę! Nie, strzykawki chyba nie. Kurna, musimy szybko iść do magazynu, mam 4%. Dobra, chodź szybko. Jestem w wodzie, ja biegnę do wody. Tak, i mnie... Kurde, nie umiem tego pistoletu ubrać. Sorry, ja po prostu się ewakuuję od nich. No, pewnie. Ja przejdę bokiem, bo ja mam mało życia trochę. Dobra. Soczek się napije. Fuck, one zaraz dalej za mną biegną chyba. Spoko, ja postaram się do nich postrzelać. Niestety ten ja trochę źle strzelam z pistoletów. Z broni lepiej. Nie widzę ich, dobra. Szybko muszę użyć sobie bandaży, bo mam... No ja też, bo ja trochę krwawię. No tak, mama. Dobra, już nie krwawię, ale mam trochę... Dobra, jeszcze cooldown. Mam 6%. To nie był dobry pomysł. Więc widzicie, widzowie, czasem wbijanie się na chmarę zębiaków wcale nie jest dobrym pomysłem. No dokładnie. Dobra, mi ten DJ, ja już tam do ciebie zaraz przepłynę. Spoko. Musimy szybko iść do magazynu, albo do Parkettville i liczyć na szczęście, że będzie jakaś strzykawka. Chodź tu do mnie. Ja tu czekam na ciebie już przy Parkettville. Szukamy strzykawki, bo akurat tu jest, blisko mnie jest straż pożarna, auto straży pożarnej. Mam 7%. Ej, gość jest z Hiszpanii. Spoko. No widzicie, gry łączą ludzi. Goście z Hiszpanii. Druga połowa Europy, nie? Mam 7% witrandirze. Ja zaraz tu umrę, nie? Jak mam napisać coś, to w sensie fajnie, a nie chce mi się pisać całego fajnie? Nice. O właśnie, to jest krótsze. Nice. Witrandirze, pośpiesz się. Ja już tu idę do straży, nie chcę marnować czasu, bo pamiętasz, nie? No ej, daj mi szybko bandaże, bo ja się zaraz wykrwawię i tyle z tego będzie. No a propos. Już ci rzucam. A bo nie, przecież ja... piątka. Cześć, stój. Ej, oczuj się. Masz. THX. Co ja mam? Jak chcesz, mogę cię podleczyć. Antybiotyki chyba silniejsze. Chcesz, mogę cię jeszcze podleczyć. Dobra. A czymś małym, bo mam antybiotyków użyłem. Dobra, fajnie. Możemy lutować. Do tego sklepu, nie? Znaczy restaurant. Najpierw do straży, Tandirze. Aha, bo chcesz, dobra. I do karetki. Widzę antybiotyk, nie, painkillery. Uważaj, dobra. Uważaj, zombiaki biegną. Widzę antybiotyki. Kurde. Ja też tam wejdę do góry, bo się czuję bezpieczniej. 10%. Dobra, jakby co, to po prostu wyjdziemy, ja pójdę i ja tu wrócę i ci przyniosę. Dobra, czekaj. Strzelamy do nich, czy co? Ej, ja też chciałem. Aha, fakt. Ty dobrze strzelasz tego Nightgunna. No, ja skipa z Nightgunna. Powiedz mi, gdzie są jakieś postacie, które można zabić. Nie strzelaj, ty lepiej nie strzelaj. No, coś w tym jest. Dobra, osłaniaj mnie. Co? Osłaniam. Dobra. Nie ma strzykawki. To będzie ciężko. Te dwie karetki są. Ja chyba mam w magazynie te strzykawki. Ja mam w magazynie 3. Jest, nie walnęło mnie. Więc wygląda to, że jedynym naszym sposobem to albo znalezienie auta, albo znalezienie tutaj, co jest o wiele trudniejsze. Albo po prostu zostawisz mnie na chwilę. No. Darze, antybiotyki. Kurde, nie to, strzykawka. Zaraz już nie będę mógł użyć tej zwykłej, uważaj. Spoko. Painkillery, kurde, teraz to jest po nic, jak zaraz się o FN57. Uwaga. Ja czy ty? Ty, dobra. To już chyba drugi. Tak, drugi. I Trandirze, co robimy? Właśnie nie wiem, wiesz? Teraz pytanie, czy mamy szansę gdzieś znaleźć blisko auto, czy nie? Niezbyt chyba.
Wiesz co? Ja bym musiał się po prostu za jakiś czas wylogować i zobaczyć, czy mam w inwentory... A nie, inwentory... Nie, nie mogę zobaczyć. Nie, czy w mam magazynie. Musisz tam nie, być. Jak się wyloguję, to mogę sprawdzić, czy nie? Nie, musisz tam być w pobliżu. Uważaj. Dobra, wiesz co? Ja się wyloguję, a ty szybko do skrytki. Znaczy odcinek już i tak trwa 20 minut, więc możemy już odcinek zakończyć. Strzelasz do niego? Czekaj. Sobie troszeczkę mogę postrzelać. Sobie chodź, czekaj, bo to przecież jesteśmy na aucie, to nam nic nie zrobią. Zresztą pokaż mi jeszcze... Ej, weszłeś mi w pole strzału. No, ja nie mogę. Ale po co strzelać? O, sandbag, fajnie. Ja bym sobie tak poćwiczył strzelanie. Chodźmy jeszcze tylko do sklepu, bo tam może jeszcze się znaleźć jakimś sposobem. A potem kończymy odcinek, jak się gdzieś tu kryje, a ty pójdziesz. I to nie, to co, ty pójdziesz kupi po do skrytki? Chyba tak. O, uwaga, gdzie ty jesteś? A, dobra. Tutaj, spoko. A nie strzelaj. Ja biorę tego po lewej. Wow, co się tu dzieje? FN57 mi wypadł. Ej, ty masz do tego magazynki. Do czego? FN57. Ej, to daj. Masz, bierz. Super. Fajnie, dowiedzieliśmy się jeszcze, że zombiaków wypada broń. FN, gdzie on jest? Tu. Zobacz, czy pasują. No, 10 razy 2. Super. No i nic. Pięknie. Chocolate bar, spoko. Batona znalazłem. Ale to najpierw wykorzystam tego Jericho. Dobra, to co? Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. No. Zobaczymy się jeszcze chyba w kontynuacji, jeśli Hellman nie zginie. No, dokładnie. To co? Komentujcie, lajkujcie. Na razie. Na razie.